ale to muszę wam pogratulować, bo jest to chyba pierwszy horror, do którego się od dłuższego czasu zmusiłem, żeby zagrać. I chyba Wisicie mi pada do Xboxa. Przez scenę z wanną pełną krwi. Dziękuję bardzo za tego jumpscare'a. Jeden kurde, jedyny jumpscare akurat. Jumpscare. 100% skuteczności chyba. Nie, serio, zaczął mi dryfować analog prawy w padzie. Musiałem wejść w tą w kalibrację, sprawdzić, co jest nie tak i chyba po prostu go w tamtym momencie za bardzo ścisnąłem. No. Także winszuję, kurczę, przestraszyć mnie wanną z krwią, także no naprawdę bardzo, bardzo w porządku, panowie. Ale o to chodziło w sumie. Mm. Taki jedyny jumpscare, kurde. A i ludzie mi tak, patrzcie, to jest ciekawe, nie? W sumie wydajemy inne horrory, ludzie marudzą, że nie ma jumpscare, że są jumpscary, no nie? A teraz wydajemy horror, gdzie nie ma jumpscare'ów, ludzie marudzą, że nie ma jumpscare'ów. Co zrobić? Wszystkich nie zadowolisz. Znaczy ja się akurat bardzo cieszę, że nie ma jumpscare'ów, bo uważam, że to jest najtańszy, najbardziej obrzydliwy i oczywisty trik horrorowy i akurat w medium straszyć się w trochę inny sposób, który mi bardzo odpowiada. A jak ci się podobało medium? Wiesz co, jeszcze nie przeszedłem całego. Ja wiem, że jest króciutkie, ale no, wiadomo, limitowany czas wolny, ale poogrywałem to już na dwie tury i jestem już mniej więcej na etapie, kiedy tego chłopca i dziewczynkę duszę tam naprawiłem, cudzysłów, tak? I mnie zaczęła pielęgniareczka ścigać już w obu stronach lustra. Jakbyście się mogli po kolei przedstawić i powiedzieć, czym się zajmowaliście w medium. To który pierwszy? To który pierwszy? Kto jest pierwszy na ekranie? Kto jest pierwszy na ekranie? Dobra, no pierwszego widza Adama. Znaczy, dobra, jak chcecie. No ja mogę zacząć. Okay. Mam na imię Adam Rudzki, no i zajmowałem się akurat przy medium. Designowałem postaci i ich umiejętności i dużą część marketingowych rzeczy też wspomagałem nasz dział marketingu w udźwiękowieniu tych materiałów. No ale myślę, że w ciągu całej produkcji no, staraliśmy się być dosyć uniwersalni, jeżeli chodzi o takie udźwiękawianie poszczególnych poziomów i nie zamykać się na jakieś konkretne rzeczy, tak więc no, wydaje mi się, że każdy jakieś tam działki po trochu zajął się jakąś konkretną warstwą, a nie tak, że utknął po prostu w jakimś jednym zadaniu i trwał tam przez pół roku. Także dosyć uniwersalnie myślę, że podeszliśmy do tych designów i udźwiękowienia. Okej. Okay. Filipa. Sorry, kot. Ja jestem Filip Rzekleń, ja jestem technical sound designerem, wobec czego troszkę mniej sound design robiłem, a więcej tworzenia różnych systemików, brainstormingu. Też byłem odpowiedzialny za działanie tych systemów oczywiście i debugowanie gry pod każdym względem. A sound designersko to głównie level sound design to był i charakter sound design. No Filip to jest w ogóle all around mastermind. Wszystkie bebechy, które rządzą jakby Demidium, to no to Filip to ogarniał. Także no i nasi programiści też wspaniali, bo to też trzeba zaznaczyć, że ze współpracą z programistami oczywiście. I też wsparcie duchowe i pomoc wszystkim, co potrzebne. Mikołaju, czy mógłbyś troszeczkę Majka sobie wzmocnić? A, pewnie. Teraz lepiej? Zdecydowanie. Mhm. Dobra. No to jestem Mikołaj Buszko i no tak jak mówił Adam, dużo rzeczy żeśmy robili wspólnie, głównie właśnie jakieś tam levelowo cutscenowe rzeczy, a z takich większych działów, które robiłem od początku do końca, no to na pewno są voiceovery. To Adam właśnie pił do tych rzeczy, gdzie ktoś znikał na pół roku. To ja właśnie zniknąłem z voiceoverami. No ale po drodze też właśnie jakieś inne rzeczy robiłem. No i UI-owe dźwięki też za nie odpowiadałem, czyli inwentory i main menu i in-game menu. Tak naprawdę wszystkie dźwięki.
Super. Arku, ciebie przedstawiać nie trzeba, ale na wszelki wypadek, jakby ktoś pierwszy raz o tobie usłyszał i zobaczył. Ja nazywam się Arkadiusz Rzykowski. Ja robiłem muzykę, music directing generalnie, audio directorem jestem w Bluebird Team, ale głównie muzyka. W jakiś sposób współpracowaliście między sobą, audio team i kompozycja? Oj tak. No ściśle. Oj, to jest temat rzeka po prostu. Na każdym etapie. Na każdym etapie, od samego początku do samego końca. Śmiem twierdzić, że to się rzadko zdarza w ogóle w zespołach, przynajmniej u nas w Polsce, nie wiem jak jest za granicą. No po prostu jakby każdy etap sound designu był podkreślany przez muzykę i na odwrót, uzupełnialiśmy się non-stop, więc tutaj była po prostu pełna współpraca od chłopaków. Pewnie coś jeszcze dodacie więcej. Zgadza się. No to przez pandemię no, też siedzimy tutaj w domku i stwierdziliśmy, że musimy się połączyć na open micu, na Discordzie cały czas, co było bardzo przydatne, bo nie pisaliśmy do siebie, tylko w zasadzie non-stop słuchaliśmy swoich feedbacków, opinii i to było bardzo pomocne. No, w zasadzie przez cały proces produkcji byliśmy w takim wydaniu jak teraz, także na kilku kafelkach obok siebie z mikrofonami. Tylko trochę śmieszniejszym. Tam, gdzie się da zamieniać się postać na jakiegoś ziemniaka, to żeśmy z tego korzystali. Odpływaliśmy różne śmieszne rzeczy na Discordzie, oprócz tego tam współpracowaliśmy ściśle po prostu. Tak, nie, ale... Tak. Proszę, kontynuujcie. Tak, no i właśnie też to, co było fajne, to że czasami my zaczynaliśmy udźwiękawiać jakiś level i potem Arek, żeby już poczuł klimat, wtedy wchodził z muzyką. Czasami Arek najpierw robił muzykę, żeby nam dać poczuć klimat taki emocjonalny, że tak powiem, miejsca i wtedy my do tego dorabialiśmy sound design, ale tak jak mówił Filip, no cały czas byliśmy w kontakcie i praktycznie każdą rzecz, którą robiliśmy, to sobie pokazywaliśmy, feedbackowaliśmy i staraliśmy się jakoś razem wypracować. Dokładnie. Dokładnie. No od takich trywialnych rzeczy, wiesz, typu, wiesz, że dana lokacja, powiedzmy, że ma tam przyporządkowaną jakąś skalę, albo wiesz, jakąś skalę, tonację i dźwięki są strojone pod to, na przykład miejsce mocy zrobił bodajże Adam, który jest dostrojone do tego, jak muzyka gra w danej lokacji, w danej scenie, no nie? Czyli taki basic level, podstawowy poziom tego, po już takie high levelowe rzeczy typu reżyseria konkretnych scen, reżyseria jakiejś tam sytuacji, prawda, jak się... Przez cały czas ta muzyka uzupełnia się z dźwiękiem, no i też to, że jakby działamy na zasadzie tego samego middleware'a, no nie, że korzystamy z Wise'a i muzyka jest zaadaptowana i wiadomo, dźwięk również, więc jakby to było też przez cały czas to samo środowisko pracy. Więc mogliśmy się fajnie uzupełniać. Wy nagrywaliście efekty samodzielnie, czy korzystaliście z sampli albo innych bibliotek, tudzież nie wiem, jaki byście zdefiniowali balans efektów organicznych do syntetycznych? Ja myślę, że to pół na pół trochę, bo nie ukrywamy, że plany mieliśmy bardzo szerokie, no ale jak wszyscy wiedzą, wiele planów padło. Przez pandemię oczywiście. Także w zasadzie całą warstwę folejową, czyli ruchy postaci, też foleje w cutscenkach, przedmioty, które podnosimy, kładziemy, trafiają do inwentory, to wszystko jest nagrane. No i oczywiście skille i bardziej efektowe rzeczy. No to jest synteza plus też miks przeróżnych efektów, no i nie obeszło się oczywiście bez wykorzystania bibliotek przeróżnych, to już ciężko wskazywać na konkrety bardzo. Także hybryda wszystkiego, nie było siły. A jakie trudności? Tak, hybryda, ale... Tak? No tak jak Filip powiedział, hybryda, ale w zasadzie 50-50, myślę, udało się zrobić w stosunku bibliotek do nagrań, bo rzeczywiście prawie 2 godziny cutscen nagrane, zebrane przedmioty, które trzeba było użyć, do tego wszystkie foleje postaci, to wszystko udało się nagrać. Częściowo
przy niektórych skillach też korzystałem z efektów, które nagrywaliśmy, także udało się sporo tego zawrzeć, takiego uniwersalnego brzmienia, miejmy nadzieję, że to słychać w tej produkcji. No ale oczywiście tam z bibliotek, no to zmuszeni byliśmy jednak użyć przykładowo odpowiedzi impulsowych pomieszczeń, gdzie cała gra oparta jest na convolution reverbie, którym te odpowiedzi impulsowe importowaliśmy, także no tutaj nie mieliśmy wyjścia w związku z pandemią, a plany rzeczywiście mieliśmy takie, żeby jednak tych odpowiedzi trochę zebrać i włożyć do tej produkcji. Tak, zwłaszcza, że duża część medium dzieje się, jak pewnie już wiesz, w hotelu Krakowie, a tam generalnie rzecz biorąc nie ma problemu z dostępem do pomieszczeń i były plany nagrania odpowiedzi impulsowych, no to się niestety nie udało. Okej. No właśnie, jakie inne trudności napotkaliście w trakcie prac nad grą w okresie pandemii? Bo już wspomnieliście o nagraniach, wspomnieliście o balansie bibliotek do nagrań, o planach, jakie były. Wspomnieliście o Discordzie i siedzeniu na open micu. Jakie jeszcze inne wyzwania was spotkały? Przepraszam, czy ja mogę sobie palić, czy raczej nie za bardzo? Nie no, to jest gamemusic.pl, a nie Teleranek. Inne trudności. W kontekście mock-upów mieliśmy trudności, ponieważ w planie było nagranie full performance, tak zwane mock-upowe. Czyli po pierwsze to VOS-y. Chcieliśmy mieć gotowe do face'a, co sprawiłoby, że nie musielibyśmy synchronizować potem, czy postsynchronów jakichkolwiek robić. No to się niestety nie udało i Mikołaj siedział niestety nocami, weekendami jak to w tej branży i próbował razem z działem cinematików. Tak, tak. Jakby ktoś nie wiedział, to VOS-y, czyli voice-overy, bo nie wiem na ile nasi słuchacze będą wiedzieli, o co chodzi. No nie, VOS-y, czyli voice-overy, czyli głosy postaci, face, czyli chodzi o twarze, bo twarze face były motor. Nagrywane, kamera była na twarzy jakby i chcieliśmy od razu, żeby to było na miejscu od razu ogarnięte, ale to się nie udało. Czyli zrobi się to tą samą technologią, której używa Andy Serkis na przykład, tak? I jego firma, tudzież Weta Workshop, tak? Czyli nagrywanie motion capture razem z face capture i dialogiem, tak? Dokładnie tak to miało wyglądać. Tak, dokładnie. Niestety, no nie wyszło. Także to było trudne, no nie tylko dla nas, tylko też bardzo ciężkie było znalezienie voice aktorów, którzy mają podobne twarze, bo face mock-up się udał, natomiast no nie face'y naszych prawdziwych aktorów. Także to był challenge poważny. Oprócz tego w zasadzie to bardzo dobrze nam się pracuje na home office, tu nie ukrywamy, przynajmniej mi. My jesteśmy takimi, wiesz, troglodytami schowanymi w swoich jaskiniach, więc wszystko się zgadza, nic się nie zmieniło. No powiedz mi o tym. Nie, no tak żartując trochę, nie, ale faktycznie, no wiesz, każdy z nas ma jakieś tam swoje studio. Natomiast tutaj troszeczkę się zmieniło to, że wiesz, my robiliśmy dość poważne, chcieliśmy sobie zbudować dość poważne studio w Luberze i do tego niestety nie doszło, to zostało tam odsunięte w planach przez pandemię, no bo akurat jak większość była sfinalizowana, no to szlak wszystko trafił, więc to też był taki, wiadomo, osetapowanie tego wszystkiego w Atmosie i tak dalej, to nie są przelewki, więc tutaj była duża zmiana, no nie, ale chyba VOS-y to najbardziej, no nie, bo tak to wszyscy pracują w zakresie własnego home studia. Dobra, tak jak już trzymamy się problemów, to takie pytanko, co najwięcej problemów wam przysporzyło przy udźwiękawianiu świata spirytualnego? I can live them. A technicznych problemów, czy już both stricte sound designerskich? I tu, sądzę, że dużo ciekawego możecie powiedzieć. Z
Spoko. To ja może powiem o technikaliach, chłopaki, ten, o samym sound designie. No, technicznie to było wbrew pozorom trudniejsze niż się spodziewaliśmy, bo oczywiście musieliśmy żonglować listenerem, czyli słuchaczem dla niewiedzących. Komponent na kamerze zazwyczaj, który słucha dźwięków z otoczenia, czyli słuchacz, powiedzmy. To było o tyle trudne, że musieliśmy wymyślić, gdzie, ponieważ może być tylko jeden de facto taki listener, i wyszliśmy z takiego założenia, że tylko to może mieć sens. Musieliśmy zdecydować i bardzo długo myśleliśmy o tym, kiedy i w jaki sposób listener powinien się switchować na świat B. Świat B, przepraszam, świat spirytualny, my na to mówiliśmy świat B, i świat rzeczywisty, świat A. Także to było trudne pod względem technicznym, ale udało się to ugryźć, myślimy, bardzo dobrze. No i funkcjonalności Wise'a też nam, nie ukrywam, bardzo pomogły w setowaniu pewnych rzeczy, ponieważ gdy jesteśmy w trybie obu światów, możemy wyjść z ciała Marianką i wtedy robiliśmy przeróżne ciekawe czary związane z tym, oprócz switchowania listenera na drugą kamerę. No też na początku mieliśmy taką burzę mózgu w zasadzie, jak zaczynaliśmy pracę z dźwiękiem. No odnośnie tego, jak w ogóle ten temat ugryźć, tego świata A i B. Co robić, czego nie robić, co zmienić, co może zostawić jako warstwę wspólną, żeby to jednak te oba światy miały taki wspólny mianownik, ale jednocześnie różniły się tam zasadniczo między sobą. Więc pamiętam jak dziś takie rozmowy na początku tamtego roku, gdzie w ogóle myśleliśmy, jak to ugryźć, co tam procesować, w jaki sposób efektować te rzeczy w drugim świecie, żeby później przez cały proces tej produkcji się tego jednak trzymać, tego co ustaliliśmy, żeby to wszystko mieć jakby ustrukturyzowane. Ja w ogóle pamiętam taką sytuację z początku, nie wiem czy pamiętacie w ogóle, bo mieliśmy w ogóle problemy na samym początku z przebasowaniem wszystkiego, no nie? Jakby muzyka była w dolnym paśmie robiona, efekty dźwiękowe były w dolnym paśmie robione, wszystko żeśmy chcieli w dolnym paśmie robić, jakoś nie mogliśmy się przełamać, żeby wyjść wyżej, no nie? Ja miałem też jakąś taką barierę psychiczną, że muzyka to też powinno być tylko strasznie mroczna, no nie? Że tam drony, po prostu ambient, wszystko powinno pompować gdzieś tam z dołu, no nie? I dźwięki też takie były. Więc mieliśmy straszny bałagan i jakby wypracowanie tego złotego środka trochę nam zajęło, trochę to tam trwało. To jest ciekawe generalnie, w ogóle ciekawy proces od samego, w ogóle fajnie jest od początku projektu być ze sobą, wiesz, od samego początku, nie? Gdzie możesz jakby robić sobie prototyp, możesz sobie testować jakieś pomysły i potem to wszystko wdrażać, zmieniać, wiesz, dopasowywać, bo wszystko się zmienia, wiesz, i dźwięk też się zmienia, dopasowuje, super sprawa. Tak, ale to właśnie też fajnie organicznie wyszło, bo po tym przepracowanym pierwszej, że tak powiem, pierwszym etapie i wypracowaniu tego właśnie, żeby nie było wszystko przebasowione i żeby to się dobrze miksowało, to potem bardzo fajnie organicznie to wyszło, że no właśnie tak jak mówili chłopaki na początku, nie byliśmy jakoś stricte podzieleni, kto co dokładnie robi. Czasami trochę skakaliśmy pomiędzy levelami i jakby trochę też dzięki właśnie temu, że przepracowaliśmy to na początku, to potem to wychodziło naturalnie, że ktoś designował jedną rzecz, ktoś drugą rzecz i to się wszystko ze sobą lepiło. Też na pewno to było wyzwanie, żeby ten świat B, kiedy jest podzielony ekran, to żeby on się dobrze miksował z ambientem świata A, czyli tego rzeczywistego świata, żeby gdzieś tam podprogowo zaznaczał, że jest ten świat, ale jednak właśnie nie robił bałaganu dźwiękowego, żeby to wszystko dokładnie było słychać. No też pamiętam na początku, jak tworzyliśmy jakieś konkretne efekty czy tam atmosfery, no to często tam jakby wizje nasze, takie indywidualne, no różniły się czasami mocno, ale po takim dłuższym czasie pracy nad tym tytułem, pamiętam jak już po prostu robiliśmy jakąś rzecz, implementowaliśmy ją do gry,
i tam już nie było żadnych zastrzeżeń. Wszyscy jechaliśmy jakby jednym torem, mieliśmy spójną wizję tego wszystkiego, co robimy. I fajnie było widać to, jak to się wszystko wyklarowało i jak byliśmy w stanie się później w zasadzie wstrzelić po prostu w to właściwe brzmienie, no bo jednak go trochę tam szukaliśmy na początku, bo ten świat B jednak tak trochę dołował, to wszystko rzeczywiście gdzieś tam się kotłowało w tym dole, ale był taki moment takiego przełamania, że i do końca produkcji się bardzo dobrze pracowało i designowało. Dokładnie, no mieliśmy taki etap docierania się. Zabawny żart powstał nawet, jak sobie feedbackowaliśmy rzeczy, to mówiliśmy, że jest za dużo dołu, środka i góry w jakimś ciągu. Standardowy feedback, no. No tak. Tak, później jak już nie było czego feedbackować, no to były takie feedbacki w stylu właśnie za dużo góry, środka i dołu. Tak. Jakbyś tam Adam, podziałać, Adam fajną bombkę zrobiłeś Marianny, ale jest za dużo środka i góry, jak mógłbyś to poprawić. Tak. No. No właśnie, może macie jakąś wskazówkę, jak waszym zdaniem należy współpracować z kompozytorami, żeby audio w grze było spójne? To jest dobry temat w ogóle, bo to też chciałem powiedzieć przy ostatnim pytaniu. Wydaje mi się, że praca z Arkiem jest trochę wyjątkowa. Współpracowałem z kilkoma wcześniej kompozytorami i nigdy to nie wyglądało tak, że kompozytor pyta mnie, szeregowego sound designera, o feedback na temat muzyki, którą zrobił. I nie dość, że Ark pytał o tą muzykę, to jeszcze często respektował nasz feedback i to było no, przepiękne. Wydaje mi się, że bliskość z kompozytorem, sound designu, przy takich projektach przynajmniej, gdzie ważny jest storytelling i opowiedzenie pewnej historii też dźwiękiem i muzyką, no to jest kluczowa sprawa. Także to było piękne w tej produkcji Arku. No kurde, dobrze sobie niebieskie światło ustawiłem w studio, bo nie widzicie mojego zaczerwienienia. Wzruszenia po prostu. No nie, słuchajcie, no tak, ale to no dla mnie jest kluczowa współpraca ścisła między teamem, jeśli chodzi o muzykę, no w ogóle jeśli chodzi cała, no jeżeli mamy zrobić coś dobrego, coś co fajnie brzmi i ma to ze sobą współpracować na tylu poziomach, no nie, bo przecież to nie jest tylko płaszczyzna jedyna, cała ta praca ma wiele płaszczyzn, cała warstwa audio ma wiele płaszczyzn, no nie, a tym bardziej my tworzymy rzeczy do takiego gatunku gier, no bo to nie chodzi o to, że to jest horror, no nie, tylko to jest gra, która jest w jakiś tam sposób psychologiczna, no nie, i podchodzi podprogowo do tematu, więc jakby cała warstwa audio bardzo przy tym pomaga, a wręcz po prostu wychodzi na wierzch, jeśli chodzi o kontrolę emocji gracza, no nie, więc żeby to wszystko działało, to musimy ze sobą współpracować, takie jest moje zdanie, no nie. A też jeśli chodzi o samą muzykę, no to ja uważam, że kompozytorzy nie powinni się tutaj unosić, no nie, z jakimiś tam swoimi ego i tak dalej, dlatego, bo dobrze jest wiedzieć na każdym etapie, jak co oddziałuje i co można poprawić i jeżeli tym bardziej wiemy, że mamy do czynienia z teamem, który no, robi dobre rzeczy, to chyba nie ma się tutaj czego wstydzić i dobrze jest współpracować. No nie? U nas to po prostu jest ta współpraca przez duże W. I to było najważniejsze od samego początku, dlatego to tak wyszło, wydaje mi się, w dużej części. No a poza tym no, trzeba zwracać uwagę na to wydaje mi się w ogóle, bo często jest tak w game devie, że kompozytor przysyła paczki, prawda, muzyki. Wiecie, często jest tak, że kompozytor wchodzi na jakimś etapie, jeżeli wchodzi na samym początku, no to rzadko może się zdarzyć tak, że nie słyszy, jaki dźwięk jest zrobiony, ma na przykład tylko jakieś wideo z gameplayu, które nawet nie jest udźwiękowione, robi coś, to potem jest wkładane do gry i po jakimś czasie dopiero słyszy, że no kurczę, średnio coś tam pasuje, no nie? Jakby dobrze jest jednak na każdym etapie być i nawet już, wiesz, nawet przypuśćmy, że wiesz, masz zlecenie i skończysz wcześniej, no dobrze jest potem wrócić do tego, żeby przynajmniej porozmawiać na ten temat, czy wszystko jest okej, czy wszystko jest dograne. Tak jak miało być. No też ciężko czasami sobie wyobrazić kontekst tego, jak zabrzmi ta muzyka na danym levelu, jeżeli tam się pojawiają wszystkie atmosfery i tak dalej. Także
no to był ten komfort pracy, w którym wchodziliśmy na poziom, udźwiękawialiśmy go, robiliśmy rzeczy i Arek nagle wchodził równolegle jakby na to, co tam zrobiliśmy i mógł w kontekście do tego już komponować muzykę i na odwrót. Czasami na poziomach pojawiała się pierwsza muzyka, a później my wchodziliśmy i w kontekście tego pracowaliśmy, żeby to wszystko raz było spójne, ale dwa, żeby nie było tego po prostu za dużo, żeby to wszystko się nie wymieszało razem ze sobą i żeby nadal było to jakby tak odseparowane trochę od siebie i tak, bo... Każdą część tego świata. Dokładnie, bo przypuśćmy, że Adam, wiesz, albo Mikołaj robi atmosferę do nie wiem, do powiedzmy, że jest scena w świecie spirytualnym w East Wingsach, tak jak mamy tam w grze taką scenę i tam strasznie dużo się dzieje w sound designie, prawda? Więc mi jest nawet ciężko wejść z muzyką, no nie? Więc zaczynamy wtedy rozmowę, nie? Że może coś fajnie by było z czegoś zejść i żebym ja mógł się wstrzelić, no albo na odwrót, prawda? Bo ja zrobiłem jakiś taki kawałek, gdzie dużo się dzieje, a na przykład fajnie by było sound designem tam bardziej podziałać, czy nawet ciszą, no nie? Bo to też jest ciszą w cudzysłowie. Dobry przykład dałeś, bo tam akurat zrobiliśmy ciekawy zabieg na tym levelu. To jest level, w którym przemieszczasz się lustrami między światem rzeczywistym a światem spirytualnym. I ambience w świecie spirytualnym, jak i muzyka, strasznie gniotła mózg, tak że gracz nie do końca chciał tam przebywać dłużej niż musi. A w kontraście, jak gracz wracał do świata A, myśmy wyłączali muzykę i zostawiali tylko naturalny ambient z pomieszczenia przykładowo. I ten kontrast był niesamowicie dobrze wyszedł, muszę przyznać. Tak, i to też nie tylko w tym miejscu, tylko wydaje mi się, że w ogóle tak całościowo nam to wyszło w grze. Nie chcę ci spoilerować, jak nie grałeś jeszcze w całość. Ale... Znaczy już przeszedłem akurat ten etap, nie? Gdzie trzeba było skakać pomiędzy lustrami. Okej. No właśnie, tam też później są takie levely, na przykład, gdzie jesteśmy bardzo długo w świecie spirytualnym, jest gęsto, strasznie i wręcz po prostu męcząco. I potem też mieliśmy też takie levele, właśnie, gdzie zostawialiśmy dużo tylko naturalnego ambientu, właśnie delikatną muzykę. Takiej, dawaliśmy też dźwiękowo graczom chwilę wytchnienia. Po prostu po takich dłuższych momentach w tym świecie spirytualnym. No ale to też było to też wyzwanie, żeby to jakkolwiek zbalansować ten świat rzeczywisty i spirytualny, żeby, bo generalnie gracz nie powinien jakby chcieć bardzo tam przebywać w tym świecie, ale równocześnie no nie możemy go po prostu zmiażdżyć tą gęstą atmosferą do tego stopnia, że po prostu odrzucimy go aż od powiedzmy grania na przykład ten tytuł albo będzie musiał po prostu odejść od tego tytułu, odsapnąć po paru minutach gry. Także musieliśmy znaleźć ten taki złoty środek, taki balans tego wszystkiego, żeby jednak było ciekawie, intrygująco, trochę ten świat miał trochę przerażać i przytłaczać, ale no tak nie totalnie, nie dominować. Ale być też atrakcyjny, prawda? Zgadza się. No to jest coś takiego, co mnie na przykład, wiesz, bo Silent Hill jest taką grą, gdzie mnie osobiście, przynajmniej dwójeczka, bo w jedynkę nie grałem, ale dwójeczka jest taką grą, która gniecie po prostu od samego początku praktycznie. I ja miałem, pamiętam jak grałem w to miałem takie uczucie, że mam dość i tam było bardzo mało tego oddechu, prawie tyle co w ogóle, no nie, cały czas to wszystko przytłacza, więc tutaj fajnie było mieć ten oddech, no nie mieć takie momenty, żeby troszkę bardziej się zachwycić, wiesz, tymi pejzażami Beksińskiego czy tego typu rzeczami. W ogóle gameplayowo dostaliśmy fajną mechanikę tego, że mogliśmy dać graczowi takie wytchnienie, taki moment, żeby złapać oddech dzięki tej mechanice przechodzenia przez te lustra. Także to wszystko fajnie zagrało ze sobą. Tak nawiązując do tego, co wcześniej mówiliście a propos współpracy, przypomniała mi się rozmowa, jaką odbyłem kiedyś z Neilem Acree z Blizzarda, gdzie też zapytałem go,
jak to u nich wygląda. I właściwie z tego, co mówicie, u was wyglądało to bardzo podobnie, to znaczy właśnie inspirowanie siebie nawzajem, feedbackowanie sobie nawzajem własnego contentu, tak? Pytania o sound design, pytania o muzykę, krzyżowo między tymi dwoma pionami audio. Myślicie, że z własnych doświadczeń, że jest to ścieżka, w którą zdążamy jako polska branża growa, czy jesteście odosobnionym przypadkiem, czy jednym z niewielu przypadków, bo może macie wyobrażenie, że na przykład przy innych produkcjach się nie zwraca aż tak bardzo uwagi na tą koherencję pomiędzy audio a muzyką. To ciężkie pytanie trochę, bo no, nie znam na przykład jak no, pipeline'ów w każdej firmie, większej czy mniejszej, ale mam jeden bardzo dobry przykład z Techlandu, gdzie też w podobny sposób się współpracuje. Czyli kompozytor bezpośrednio współpracuje z sound designerami, nie dość, też designuje pewne rzeczy i to wszystko łączy WISE, jedną piękną spójną całość, ale to tylko przykład, a nie wiem, jak jest w innych miejscach. No generalnie też jesteśmy w specyficznym gatunku, w którym jednak no, jest to dosyć istotne, bo ten dźwięk spełnia rolę narracyjną w dużej mierze również, także i tworzy tą atmosferę, także tutaj na pewno ten nacisk na ten dźwięk i na to, żeby to było spójne, no jest bardzo duży. Ale Filip podał fajny przykład, bo Techland to jest, wiesz, tam Olivier de Rivière też współpracuje z dźwiękiem i to też jest koleś, który lubi po prostu współpracować z ludźmi, no nie? Ja ze swojego doświadczenia tak powiem, że no, taki światek kompozytorski jest bardzo różny, no nie? To są często jakby ludzie, którzy nie bardzo lubią feedback i lubią się obrażać na feedback, na jakieś taką większą kontrolę i tak dalej, więc a warto, po prostu warto współpracować, warto przestawić sobie trochę stan umysłu na taką kooperację z ludźmi, wydaje mi się, bo dzięki temu dobre rzeczy powstają. I szybciej. Nie głupio, że dzisiaj mówię. Kurde. Ja się sam będę cytował, chyba nie było. Ale nie cytuję miana. Mamy nadzieję, że w tą stronę idzie. Znaczy tempo prac jest rzeczywiście, no myślę, że bardzo zadowalające, jeżeli współpracuje się tak ściśle, jak my współpracujemy ze sobą w zasadzie, będąc w takim stałym kontakcie na każdym etapie produkcji, na każdym poziomie. Wszyscy wiemy dokładnie, kto z nas za jaką część był odpowiedzialny, który level robił i wiemy doskonale, jak on brzmi i też sobie feedbackowaliśmy te rzeczy i finalnie no, raczej wyszło tak, że wszyscy jesteśmy w stanie się po prostu pod tym podpisać, pod tym, co gracze mają okazję usłyszeć przy okazji tej produkcji. Cisza w medium gra współmierną rolę w stosunku do muzyki, w związku z tym, jak sobie poradziliście z udźwiękowieniem świata otaczającego bohaterkę? A można myśleć cisza w muzyce, czy cisza jako taka? Pytanie jest do całej waszej czwórki, także nie każdy za siebie odpowiada. Dobra. No to cóż, ja mam takie spostrzeżenie, czego nie wiedziałem wcześniej tak naprawdę, to, że zrobienie ciszy umiejętnie, ciszy oczywiście, to jest trudna sprawa. Mieliśmy przykładowo to lobby w hotelu Niwa, w którym się absolutnie nic nie działo, na początku przynajmniej oczywiście, i trzeba było to jakoś udźwiękowić. Tą ciszę tak zwaną. Oczywiście cisza nie istnieje i masę tam różnych dźwięków poumieszczaliśmy, czy to jakiś tynk opadający ze ściany, czy to jakaś gałązka uderzająca w szybkę i bardzo dużo tego zrobiliśmy, uzyskaliśmy ten efekt, że tam się faktycznie nic nie dzieje, to jest opuszczone miejsce
i myślę, że dużo pomogły, a w zasadzie kluczowe były pogłosy splotowe, czyli Convolution River, który po prostu ożywił te wszystkie pomieszczenia tym prawdziwym reverbem. I to w stosunku do świata A, bo w świecie B to ciszy chyba nie mieliśmy za dużo. Tak. Tak, no właśnie w tym świecie A na pewno te reverby, czyli pogłosy pomieszczeń, na pewno jakby zlepiły całą tą przestrzeń i pozwoliły graczowi się poczuć tam rzeczywiście. A z tą ciszą, no właśnie, myślę, że w tym świecie, jak są te takie, nazwijmy to ciche levele, to poszliśmy w taki bardzo naturalny dźwięk, taki rzeczywiście szukaliśmy, co by tam naprawdę mogło być i właśnie nawet przykład tego lobby, gdzie jest jakieś pęknięte okno i gdzieś tam lekko świszczy wiatr, właśnie opadają jakieś kamyczki, coś czasem skrzypnie. Takie bardzo drobne rzeczy, które sprawiają, że wydaje się graczowi, że jednak tam się coś dzieje, a tak naprawdę to są takie bardzo podprogowe dźwięki i koniec końców jednak najbardziej słychać ten pogłos tych dużych po prostu pustych pomieszczeń, no i po prostu rumtony, czyli taka jakby nazwijmy to dźwięk. Szum pomieszczenia, room tones. Ale Mikołaj, w ogóle fajny przykład, bo ty zrobiłeś przecież dźwięk do parkingu przed Niwą, prawda? Tak. Dokładnie. To też jest... Tak, no właśnie i tam też jest bardzo duża przestrzeń, gdzie no, praktycznie nic się nie dzieje i właśnie trzeba było dodać takie smaczki i to są rzeczy typu... Gdzieś, gdzie była wyższa kamera, dodałem trochę inny dźwięk wiatru, tak żeby jednak było czuć to, że ta kamera gdzieś tam wylatuje wyżej. Gdzieś tam jesteśmy bliżej krzaków, to jest troszkę więcej szelestu. Właśnie jakieś takie drobne dźwięki, gdzieś tam się jeszcze z lasu przebijają z poprzedniego levelu. I właśnie, no wydaje mi się, że właśnie te dwa levele to są takim dobrym przykładem tego, że udało nam się uzyskać tą taką ciszę, tą taką naturalność, ale jednak nie jest nudno. Mhm. Tak, plus też umiejscowienie tych dźwięków w samej przestrzeni 3D pomogło nam. Pomijam tutaj cały tam system spatial w Wise, z którego skorzystaliśmy, ale umieszczenie tych dźwięków w tej przestrzeni pomogło nam zrealizować nasz kluczowe założenie w całym projekcie, czyli zmiana perspektyw dźwiękowych przy zmianie kamery, tak jak się robi w cinematografii. W zasadzie tak, po prostu w filmach jest inne ujęcie kamery. Aha, no bo mamy fixed kamery w medium, jakby ktoś nie wiedział. Jest inne ujęcie kamery, ale nasz ambience nie jest flat designem, nie brzmi tak samo z jednego ujęcia jak z innego i to dało bardzo fajny feeling, filmowy feeling, którego szukaliśmy. Tytaniczna praca po prostu. Tu chłopaki odwalili niesamowicie dobrą robotę, bo ja muszę od siebie powiedzieć, że bo jest sporo, znaczy sporo, no i parę gier z takimi fixed kamerami, no nie wyszło, czyli te gry, które mają kamerę przemysłową, no nie. Nie pamiętam tytułu teraz, ale jest parę takich gierek w przeciągu ostatnich lat, które wyszły, wszystkie mają flat ambienty, wszystkie są płaskie, no nie? Bo to jest naprawdę niesamowita ilość pracy w ogóle, żeby zrobić to w ten sposób, że z każdej kamery mamy trochę inną perspektywę dźwięku też, no nie? Tak. Więc to warto zwrócić uwagę na to, jak się gra, bo to naprawdę fajne tutaj smaczki są do wyłapania. No właśnie, bo... No rzeczywiście było tak, że bardzo dbaliśmy o to, żeby właśnie przy każdej zmianie ujęcia czuć trochę zmianę tego obrazu dźwiękowego i często po prostu na levelach patrzyliśmy, gdzie są te kamery umiejscowione, w jakim miejscu można coś ciekawie dźwiękowo zagrać, w jakie miejsce ta kamera zaraz nam się przemieści. Mieliśmy również takie poziomy, w których totalnie reżyserowaliśmy dźwięk od początku do końca i chodzi tutaj o levele takie bardzo liniowe
i przykładem dobrym jest las, którym idziemy do Niwy, gdzie po prostu całość atmosfery, ambientu jest położona na systemie, który stworzyliśmy i wraz z tym, jak Marianka przemieszcza się przez ten las, zmieniamy cały czas atmosferę, zmieniamy trochę, staramy się grać na emocjach gracza i ta atmosfera, czy przed parkingiem, czy w głębokim lesie, czy na drodze w środku lasu, czy przed jaskinią, przed wejściem, jest zupełnie inna. I myślę, że to jest fajny przykład tego, jak bardzo realistycznie momentami brzmi ta gra, ponieważ w tym lesie dużo obiektów 3D również umieściliśmy. I dzięki temu tej reżyserii atmosfery dodaliśmy do tego muzykę, którą Arek tam tworzył, i to razem ze sobą bardzo fajnie zagrało. No właśnie, bo udało wam się sprawić, że zarówno Niwa, jak i wszystko dookoła niej, ambienty, cała lokacja stała się kolejnym bohaterem dzięki waszemu sound designerowi, znaczy waszemu sound designowi. I stąd moje kolejne pytanie, bo akcja Demy Idium rozgrywa się u progu nowego milenium, ale jednak opowiada o wydarzeniach z przeszłości, mocno osadzonej w realiach ówczesnej Polski, więc czy w takim razie dźwięki przedmiotów pochodzą też z tamtego okresu? To zależy jakich oczywiście, bo nie mieliśmy wcale wielu tego typu przedmiotów, ale tak, jest kilka rzeczy, które są z tego okresu, chociażby dźwięk Junaka, na którym jeździ Marianka, to akurat był Mińsk, sample, które mieliśmy, natomiast to są prawie takie same motory i też z tamtego czasu, także to jest jeden z przykładów. Znaleźliśmy gdzieś na YouTubie właśnie graczy, którzy jednak zauważyli, że jest blisko, tak. ale jednak niedostatecznie blisko dla niektórych. To no, nie Junak. Dobra, no bo tak. To nie Junak 2 na 10, nie? 2 na 10, dziękuję. Nie za fajny tytuł. Nie, no ale to był pozytywny z tego, co pamiętam, komentarz, ale no szacun, że ktoś to tak mówił. Bo naprawdę brzmią blisko. Na szczęście nie musieliśmy udźwiękawiać malucha, że tak powiem, na chodzie, poza to już by nas zjedli, jeśli to nie byłby to idealny, prawda, nagrany dźwięk. No to sam bym ostrzył widły. No,
Tutaj ryzyko było zbyt duże już. Nie podpisaliśmy kontraktu z Maluchem, tak jak Cyberpunk z Porsche. Ale wiesz co, wydaje mi się, że FSO już nie istnieje. Także takie elementy. Mamy jeszcze magnetofon, nie wiem czy tam doszedłeś, taki stary też mały magnetofon, no to staraliśmy się udźwiękowić to tak, jakby faktycznie ten magnetofon brzmiał, co nie oznacza z automatu, że mamy taki magnetofon i żeśmy go nagrywali. Po prostu słuchaliśmy z przeróżnych referencji takiego magnetofonu, a tak de facto Mikołaj to robił i starał się ze swoim sound designem tego magnetofonu być jak najbliżej rzeczywistości. Tak, tak. No właśnie co miałem powiedzieć, że no na pewno nie mieliśmy wszystkich tych oczywiście tych przedmiotów, które udźwiękawialiśmy, ale na pewno staraliśmy się albo właśnie szukać referencji dźwiękowych gdzieś tam z filmików, gdzie ktoś miał, i szukać bardzo podobnych. No albo właśnie nagrywać jakieś podobne rzeczy i po prostu też wykorzystywać swoje nagrania, ale no po prostu jeśli nie mieliśmy nagrań stricte dokładnie tego modelu czy dokładnie tej rzeczy, no to po prostu staraliśmy się znaleźć te referencje i znaleźć to brzmienie i potem już jakby sound designem, łączeniem sampli i edycją dojść do jak najbliższego brzmienia. Rozmawialiśmy też z naszymi babciami i pytaliśmy się, jak brzmiała wtedy ulica i... Nie żartuję oczywiście. A w sumie to byłoby bardzo ciekawe, co by powiedziały, nie? Byłoby to ciekawe, no. Babciu, możesz tutaj na chwileczkę... Masz tutaj słuchawki, masz tutaj gogle VR. Czy tak brzmiała ulica na Matejki wtedy? Mniej więcej. Nie, wnusiu, straszniej. Babciu, ale ty jesteś po drugiej stronie lustra. No to słabo wam z tą grą. No właśnie, a propos wszelkich strachów. Na szczególną uwagę zasługują dźwięki mowy wydawane przez głównego antagonistę gry The Medium. Jak wyglądała współpraca z Troyem Bakerem w kwestii nagrywania partii wokalnych? Jakim procesom następnie je poddaliście, by otrzymać finalny efekt w grze? There you are. Thank God. Liu Yan! You're all right. I was so worried. Yeah. Thing almost got me. What the hell is it? It came from shame. From helplessness. From rage. I know you're here. I know what you are. It ate all of them, Marianne. All of my friends. I'm the only one left. Oh, it's okay. I'm here now. Special girl. No. I won't let it hurt you. I promise. No. Don't tell them. Don't tell anyone. Sadness! Why did you... Bring me here. Mikołaj pewnie może więcej powiedzieć na temat procesu, natomiast no ja to nie jest, to jest czysty głos Troja generalnie i my też byliśmy w szoku. Ja akurat, nikt z nas akurat nie brał w sesji nagraniowej z Trojem Bakerem, jeśli chodzi o VOS-y, bo ja brałem tylko udział w sesji z Trojem, jeśli chodzi o piosenkę, Fade. Mm-hmm.
która jest na soundtracku. Natomiast Troy jako Moe po prostu w taki sposób wydawał z siebie głos na żywca i tak zostało nam to podesłane. I po prostu niewiele trzeba było z tym robić. No nie? Jakby Jacek, nasz producent, i Wojtek, nasz lead game designer, brali udział w sesji nagraniowej z Trojem i byli w szoku, że on jest w stanie po prostu takie odgłosy z siebie wydać od tak, no nie, więc ma się wrażenie, że to jest jakiś pitch albo jakiś straszny postproces, ale nie, on po prostu takie rzeczy wyczynia ze swoim głosem. Nie wiem, co trzeba mieć w stronach głosowych, żeby umieć takie rzeczy robić, no ale wyszło całkiem spoko. Albo co trzeba wypić lub wypalić w swoim życiu. No dokładnie. Dokładnie. Tak, no właśnie jak dostaliśmy sample, to ja też nie dowierzałem, ale potem też dostaliśmy nagranie wideo z tej sesji nagraniowej, gdzie po prostu widać, że on tam stoi po prostu i to robi, i robi dokładnie to, co jest na nagraniach, bo też żeśmy się zastanawiali, a może gdzieś tam jakiś postproces wjechał jeszcze przed tym. Jak tak, jak przesłuchaliśmy paczkę, to byliśmy trochę zdziwieni, tak, jak to brzmi, no. I naprawdę no, imponująco to brzmiało, ale zobaczyliśmy materiał wideo gdzieś nagrany z kabiny, z wewnątrz. Tak, no i się okazało po prostu, że on to robi, i no i tak naprawdę potem w grze, tak jak Arek mówił, no praktycznie żadnego postprocesu nie ma nałożonego, i po prostu te wszystkie przejścia z gardłowych dźwięków do płaczu, do pisków, jęków i głosów po prostu małej dziewczynki, no to po prostu już wszystko naturalnie zrobione po prostu w kabinie, tak, nagrania. Wow. W ogóle ciekawostka jest taka, że na początku The Moe miał być, czyli paszcza po naszemu, miało być nagrywany przez kobietę. I przez długi czas mieliśmy nagrać po prostu kobiecy głos. Bo jakby sylwetka tego stwora trochę tak przypomina młodą damę. I wygląda zupełnie jak młoda dama. Zupełnie jak młoda dama. Jak się tak przyjrzeć, to trochę wygląda. I taka powykręcana troszeczkę z koszmarów. I po prostu i przez długi czas mieliśmy taki pomysł, ale skończyło się na Troju Bakerze. To był pomysł właśnie Wojtka i Jacka i naszego świetnego marketing teamu. I jakby trochę wątpliwości było, no bo Troy Baker to jest osoba, która jest wszędzie, jest w wielu produkcjach AAA, no słychać go po prostu głośno i ludzie go mocno kojarzą, więc czy to będzie dobry wybór, żeby zagrał akurat u nas stwora, ale no po prostu ja nie wiem, czy jakbyśmy nie ogłosili, że Troy Baker gra stwora, czy w ogóle ktokolwiek by to go tam wysłyszał, no nie? No niesamowita robota, niesamowita praca naprawdę. By the way, ten materiał można gdzieś zobaczyć? Outgrown her. Don't need her. Have new suit. The light almost gone. Not dark yet. But it's getting there. To tak, nagranie, które dostaliście? Tylko fragmenty są na YouTubie. Tak. Mhm. Są takie kawałeczki w sieci. Okay. Tak, tak. Jakieś tam, mieliśmy taki materiał 9 faktów chyba z Medium albo coś w tym stylu i tam pamiętam była ta scena, także znaczy ten urywek wideo. To warto sobie zobaczyć, no bo to jest naprawdę imponujące, no jest rzeczywiście specjalistą w tym co robi po prostu. Okej, okay, a pozostałe monstra, jak udźwiękowiliście? Czy wszystko już zoutsourcowaliście do Troja na zasadzie, dobra, zrobiłeś to, lecisz teraz taśmowo? No nie, tutaj zasięgnęliśmy pomocy u takiej grupy Sweet Justice Sound. To są goście, którzy pracowali przy Fortnite, którzy ostatnio robili dźwięk do choćby Demon's Souls na PS5. I pracują tam ludzie, którzy udźwiękowiali Godzillę i udźwiękowiali takie filmy jak A Quiet Place od Netflixa, więc mieliśmy fajne wsparcie. No i na zasadzie współpracy, wiesz, oni weszli do zespołu i stricte po prostu pomagali nam przy dźwiękowaniu monstrów. Okej. Okay. Czy jest jakiś szczególny dźwięk,
albo patent techniczny, z jakiego jesteście wyjątkowo dumni? Chyba zegar. To byłoby tak, taki największy... O długa historia. Highlight. Jest taki fragment gry, gdzie jesteśmy w biurze Tomasa. Jak ktoś nie wie, kto to Tomas, no to będzie musiał zagrać niestety w naszą grę. Niestety. Natomiast niestety. Długa gra. Męcząca. W każdym razie zegar polegał na tym, że jak ruszaliśmy wskazówkami tego zegara, to cały świat zmieniał się wokół Marianny, ten świat spirytualny. I strasznie nam zależało na tym, żeby zaimplementować to w taki sposób, żeby słychać było reverse dźwiękowy, gdy wracamy tymczasem z powrotem. I to technicznie no, to był koszmar. Myśmy to robili do dema na marketingu. Nie pamiętam już, ile to zajęło, ale po tym przedsięwzięciu myślałem, że już więcej nie dam rady zrobić. A to był dopiero kwiecień. I to tylko techniczne, a no sam design robił Mikołaj i żeśmy się też strasznie nad tym męczyli, ale udało się. Myślę, że fajnie to brzmi i też ten efekt rewersu udało się uzyskać przy pomocy Wise'a i odpowiedniej parametryzacji. Tak. Ale to taki jeden z przykładów, a pewnie jest ich więcej. No właśnie, bo to się wydaje, ale zrobienie odtwarzania wstecz w grze wideo to nie jest jak z płytą winylową, prawda? Po prostu łapiesz i kręcisz w drugą stronę, albo jeżeli masz lepszy gramofon DJ-ski, odwracasz ciąg silnika. Tylko to jest niezłe wyzwanie, prawda? Zwłaszcza, że Wise nie ma w ogóle funkcji rewersowania dźwięku w czasie rzeczywistym do tej pory, co mnie trochę dziwi, ale może to jest zbyt żarne jeszcze dla procesora, więc robiliśmy takie haki w stylu mamy ten sam design w czasie ułożony, no to bierzemy ten sample, odwracamy go sztucznie tam w Reaperze czy w Abletonie i żonglujemy między tymi dwoma soundami, tylko że bardzo ciężko było wypatrzyć ten punkt, w którym pod względem technicznym, systemowym, w którym gracz zatrzymuje wskazówkę i potem od razu się cofa. I to było bardzo, bardzo ciężkie. Natomiast tak, no, namęczyliśmy się przy tym. Tak, no właśnie to było takie, że ja miałem nagrany filmik z całym przejazdem tego zegara w jedną i w drugą stronę. On miał 5 prędkości, więc miałem nagrany filmik na tej środkowej. I do tego zrobiłem cały sound design, a potem na szczęście te prędkości były po prostu tam albo tam 2 razy niższa, 4 razy niższa, albo 2 razy wyższa i 4 razy wyższa. No i po prostu wtedy braliśmy, pitchowaliśmy ten dźwięk. Filip tam techniczną magię zrobił po prostu właśnie, żeby w jedną stronę się odgrywał jeden, w drugą stronę się odgrywał ten właśnie zrewersowany, żeby jakby cały czas system wiedział, w którym miejscu tego sampla jest, żeby po prostu po odwróceniu ruchu wskazówek zegara, żeby odtwarzał z dobrego miejsca. I, no, i, no i udało się nam uzyskać właśnie taki efekt, że z dowolną prędkością dowolną stronę można kręcić tym zegarem, a ten dźwięk będzie zawsze zsynchronizowany z tym, co widzimy na ekranie. I to jest dobry przykład też, żeby zaznaczyć, jak ważna jest współpraca w ogóle międzydziałowa, bo level design określał te prędkości i na początku one były no, totalnie 3 i po przecinku ileś tam, prawda? Ja, myśmy potrzebowali, żeby to była 2, 4, 8 na potrzeby tego systemu. Nie mieli z tym problemu i tak to zrobili. I to fajny przykład, jak sam design czasami może wymusić pewne rozwiązania game designerskie, czy raczej tweakowanie pewnych rozwiązań pod nasze potrzeby. Ja w ogóle mam takie 2 dźwięki, które sobie przypominam. Może to nie są jakieś tam wybitne i najlepsze dźwięki w grze, ale jeden jest dosyć zabawny, bo nagrałem sokowirówkę w domu, która posłużyła za silnik w garażu, taki podnośnik. Okej. Okay. Naprawdę ja nie wiedziałem, że to była sokowirówka. Nie było jakoś taka skomplikowane, ale to jest szło całkiem fajnie i ciężko się zorientować. A jeszcze drugą rzecz, miałem takie nagranie gdzieś tam z takiego wakacyjnego wypadu jacuzzi, z którego wypuszczałem powietrze i po prostu przy okazji tego wypuszczania powietrza sobie no, nagrałem tam jakieś próbki.
I w momencie wyciągania tego korka był taki strzał, taki fajny impuls, który posłużył akurat w medium przy wybuchu bombki Tomasa, a przy okazji tarczy Tomasa posłużyło to powietrze, które tam uchodziło z tego jacuzzi wakacyjnego, także udało się tam parę takich sampli wrzucić gdzieś, też zebranych przy okazji. Życie sound designera. Jest jacuzzi, ale to nieważne, że jest jacuzzi, ponieważ ważne jest to, że korek wydaje fajny dźwięk. Wiesz co, chorobą byłoby, gdyby zakup jacuzzi opierał się nie o wygodzie czy rozmiarze modelu, tylko o dźwięku dysz. Albo tam znajomi mówią, wiesz, rozkładaj jacuzzi, rozkładaj, ale a ty mówisz, nie, to, słuchajcie, dzisiaj nie z tego, dzisiaj muszę nagrywać jacuzzi, także może jutro. To jest takie zbuczenie. Ale jest jeszcze fajny, jest jeszcze jeden fajny dźwięk. Filip, ty przecież możesz, kurde, więcej powiedzieć o szardach, no nie? No właśnie. To jest zarąbisty system, czyli szardy to są takie momenty w grze, takie, widzimy takie dusze, które jakby stoją w miejscu i są rozwalone na części, no nie? Na takie kryształy jakby i możemy manipulować tymi kryształami tak, żeby to się wszystko złożyło w kupę. I to też jest, to brzmi tak. Jest to kapitalnie. Fajnie wyszło, mimo że nie powinienem tego tak robić, bo było mało czasu, powinienem podejść do tego trochę w łatwiejszy sposób, no to zdecydowałem, a czemu nie synteza granularna? Aha, oczywiście. Tak, tak. Jak się nie ma czasu, to się bierze syntezę granularną. Tak. Także sample-based maszynka do takiej syntezy. To jest tak naprawdę te wszystkie dźwięki, to jest rozbite szkło i różne formy rozbijania szkła, tylko właśnie posyntezowane w różne sposoby. No, udało się systemik do tego zrobić i no, efekt jest bardzo fajny. To jest w ogóle jedna z takich niewielu rzeczy, którą od początku do końca sam zdesignowałem pod względem no, sound designu, bo raczej siedziałem w technikaliach więcej. Mhm. Chłopaki zrobili dużo więcej, większą część takiego pure sound designu. Także tak, jestem zadowolony z efektu. Ale jest bardzo, bardzo satysfakcjonujący ten efekt. Tak, tak. Wyszło to perfekcyjnie. O, dokładnie, właśnie, a propos tej satysfakcji, bo to jest strasznie ważne, no nie, dla gracza, bo nie tyle dźwięk czy muzyka powinny być jakieś, wiesz, fajne czy coś takiego, no nie, chodzi też o to, żeby gracz czuł satysfakcję potem, jak coś słyszy. Nie do końca wie o tym, że to jest satysfakcjonujące, bo gracze tam no nieczęsto zwracają pełną uwagą, wiesz, na dźwięk czy muzykę, no nie, ale jakby czują podskórnie, że coś było satysfakcjonujące, więc to też było. Synteza granularalna, wszystko spoko, no nie, ale to właśnie te szardy, no nie, czyli te momenty, kiedy odkrywamy tą przeszłość tych ludzi, po prostu fajnie brzmią, to sprawia przyjemność, to zaciekawia gracza, no nie, to też był taki gol. Czy to na przykład jak interfejs jest zrobiony, tu akurat Mikołaj, prawda, to też jakby zależało nam na tym, żeby to brzmiało satysfakcjonująco, no nie, żeby to nie było męczące, żeby to pozwalało gdzieś tam poczuć, wiesz, jakoś tak głębiej to wszystko. I zawsze jest problem, jeżeli dźwięk męczy, no nie? No czy tak. Muzyka, wiesz, to po prostu trzeba na to uważać. Tak, no właśnie. Jasne, proszę. Mogę? No właśnie, a propos tych satysfakcjonujących dźwięków, to właśnie tak jak Arek mówi, to ja z takich w sumie trzech jestem najbardziej zadowolony. I to już się pojawiło gdzieś tam pod koniec produkcji. To są questy, czyli właśnie koniec questa i nowy quest. W sumie tak dosyć fajnie to wyszło, bo zrobiłem ten dźwięk i potem jak już przechodziliśmy grę z tym dźwiękiem, się okazało, że on bardzo się dobrze lepi z innymi dźwiękami. Nieważne gdzie jakby ten quest skończymy i gdzie pojawi się nowa misja. Także to z tego na pewno jestem zadowolony. I jeszcze drugi dźwięk, z którym jest śmieszna historia związana, czyli dźwięk ładowania gry. I potem nawet nie dźwięk ładowania gry, tylko na ekranie ładowania gry w pewnym momencie pojawia nam się guzik play, który nam jakby mówi, że gra została załadowana i tutaj właśnie też ten sound design całkiem fajnie wyszedł. Też korzystałem po części właśnie z dźwięków z gry,
też sampli, które Adam robił między innymi. No i właśnie historia jest taka, że chłopakom bardzo się podobał ten dźwięk, a najbardziej dlatego, że jak włączali ładowanie gry i długo to trwało, to mogli robić coś innego na komputerze i jak słyszeli ten dźwięk w słuchawkach, to wtedy wiedzieli, że gra jest załadowana i że już można wrócić. Wracamy do pracy. Wracamy do pracy, dokładnie. Prokrastynacja na maksa. Ale to był już taki moment, w którym po prostu powstawały te asety dźwiękowe i po prostu to wszystko się działo już ze sobą. Bo tutaj dużo dźwięków, tak jak chłopaki mówią, po prostu jeden strzał, taki złoty strzał, zrobiony dźwięk, zadizajnowany, wrzucony, zaimplementowany i to wszystko działało. Po prostu słuchaliśmy tego i myślimy, kurde, czemu tego nie było wcześniej? Przecież to jest ekstra, nie? To zostaje po prostu już. Tak, ale to po takich czasem cięższych początkach, to już był okres, kiedy mieliśmy wyższy stopień świadomości, jakiś wyższy stopień zen. Wszyscy unosiliśmy się w powietrzu, no nie? Adam robi dźwięk i mówi nam, no słuchajcie, zrobiłem dźwięk tego i tego. O, poka, no nie? Słuchamy wszyscy, o kurde, zajebiste, dobra, jedziemy dalej. Nie? I to tak było już po prostu do samego końca. Ale Adam też może powiedzieć trochę o, bo też mogą być strasznie ciekawe, w ogóle fajny sam zamysł robienia dźwięków do czegoś takiego jak tworzenie bariery ochronnej wokół postaci, no nie? Albo jak jakiegoś wyzwalania mocy czy coś takiego. To są też bardzo fajne, bardzo ciekawe rzeczy, które gracz ostatecznie no tak jakoś nie myśli o tym, bo to są naturalne rzeczy dla gracza, prawda, w grze, no nie? Że mamy jakąś bombkę, która nam niweluje coś, no nie? Albo która odstrasza ćmy, a od strony sound designu bardzo ciekawa rzecz i też masa pracy na to poszło, żeby to brzmiało satysfakcjonująco, no nie? Adam? Tak. Dużo pracy poszło na stworzenie tych efektów, umiejętności tych postaci. Chociaż pierwsze, pamiętam, pracowałem z Marianką, to tam trochę jednak no, szukałem jeszcze tego brzmienia, bo to w sumie były pierwsze umiejętności, jakie trafiły do gry. Ale pojawiło się miejsce mocy, później to pobranie mocy, to wszystko zaczynało ze sobą współgrać. Mało tego, było jeszcze jakby w tonacji z muzyką, więc to wszystko bardzo fajnie grało, a mało tego, niektóre warstwy z tych umiejętności właśnie trafiły do efektów dźwiękowych, które robił na przykład Mikołaj i przez to wydaje mi się, że ta gra, no reuzowaliśmy rzeczy na pewnym etapie też, oczywiście celowo, no i myślę, że całkiem fajnie to wyszło i dlatego też ten na przykład przycisk załadowania gry, który się pojawia, no brzmi naprawdę spójnie z tą całością, także to reuzowanie wcale nie jest takie złe, nie jest takim złym pomysłem, oczywiście jeżeli to się robi świadomie, a nie dlatego, że nie ma czasu i trzeba coś już wrzucić, nie? A jeszcze takim wyzwaniem było po prostu rozgraniczenie Marianki i Tomasa, który no Tomasz jednak dla mnie był takim gościem, który wchodzi i po prostu niszczy wszystko, idzie przed siebie i naciera. I starałem się jednak, żeby te jego umiejętności były bardziej agresywne, wybrzmiewały dużo krócej i żeby czuć jednak taką moc sterując tą postacią, gdzie przy Mariance no jednak to ładowanie, rzucenie tarczy no trwało trochę dłużej, jest trochę bardziej satysfakcjonujące, ale nie aż tak, myślę, ofensywne jak w przypadku Tomasa, który rzuca po prostu tarczę i czujemy, że jesteśmy takim czołgiem, który po prostu przemierza ten świat i czujemy tą jego jakby potęgę. Też ten twój mindset, też trzeba było Adam, zerwać to. Pamiętam o tym, bo generalnie jest tak, że Tomas pobiera tą moc z miejsc, w których stało się coś straszliwego, jakieś cierpienie, czyli on pobierał moc z negatywnych emocji danego miejsca, w przeciwieństwie do Marianki, która raczej pobierała moc z miejsc, gdzie dokonywano aktów miłości, gdzie ktoś kogoś uratował. Więc pamiętam, jak Adam też mówiłeś o tym podejściu do tych dźwięków, takim już totalnie low levelowym. Czyli dobro i zło w udźwiękowieniu. Tak. To było ważne, żeby sobie to jakoś no, rozgraniczyć jednak i żeby ta różnica między tymi właśnie dwoma postaciami była zasadnicza, również w kwestii dźwięku, bo oczywiście wizualnie to wszystko widzimy. Także... I to jest piękne, nie? Czyli nie tylko muzyka stoi emocjami, prawda? Ale też sound design, wszystko jest uzależnione od tego, co chcemy przekazać w scenie, no nie? Co się za tym wszystkim kryje. To naprawdę ciekawe rzeczy. Tam się wydaje.
Okej, okay, ostatnie pytanie, które właściwie podsunął mi przez przypadek mój student, który aktualnie też pracuje nad horrorem powiedział mi dosyć ciekawą rzecz i też muszę was o to zapytać. Mianowicie, on miał jakąś przerwę w trakcie robienia projektu, no i wrócił do niego, żeby kontynuować design, i w trakcie sprawdzania, co już zostało zrobione, sam siebie przestraszył soundami. Czy wy też mieliście taką sytuację, że zapomnieliście o tym, że w jakimś momencie gameplayu coś się ma wydarzyć i sami siebie własnym dźwiękiem, czy własną implementacją przestraszyliście? Nie, mnie straszyło czasem, jak słaba jest muzyka, którą zrobiłem do niektórych części gry, i musiałem ją zmienić. Ja mam dwa doświadczenia. Jedno doświadczenie, no bo ten tam jedyny jumpscare w grze, który zniszczył twój kontroler, no to jest moja robota. I tak, zapomniałem sobie o tym, że to wrzuciłem. Chciałem przetestować coś innego zupełnie i tak sam siebie wystraszyłem. Nie w takim sensie, że rzucałem przedmiotami, ale faktycznie adrenalina urosła. Co jest dosyć zabawne, samego siebie zrobić w balona. A drugie miejsce to był właśnie ten świat spirytualny, jak przechodzi na tym levelu, gdzie przechodzimy między lustrami. Ja tam zrobiłem taki ambience, w którym, tu już pomijam muzykę i low end tego ambiensu, bo część ambiensu zrobił Adam, ale tam zrobiliśmy taki ambience, który był generyczny cały czas, nie powtarzał się w loopie ani nic takiego, tylko po prostu spawnował w odpowiednich miejscach krzyki ludzi, przeróżne tam, dzieci, nie dzieci, kobiet, mężczyzn. I po prostu miałem taką sytuację po jakimś czasie, jak odszedłem od tego levelu robić coś innego, że tam wróciłem i nie mogłem tam po prostu wytrzymać. Siedziałem tam i się zastanawiałem, co ja mam w głowie. Coś takiego. Ale to też tak trochę nas twórca levelu prosił o takie rzeczy, więc to nie jest tylko tak, że to było moje widzimisię, tylko faktycznie tam to miejsce było w zasadzie miejscem masakry wielu, wielu ludzi i trzeba było oddać to w dźwięku dobrze. The Neva Massacre. I need to find this Thomas guy and get the hell out of here. Więc to takie dwa moje doświadczenia główne. Ja pamiętam korytarz jeszcze, który to w świecie Tomasa, który się rozciąga po prostu. I aha, pamiętam sobie tam i zaimplementowałem ten korytarz i idę sobie tym korytarzem. Tomas tam właśnie. Jest jego dialog i nagle ten korytarz się rozciąga, ja dostaję ten dźwięk, po prostu to się wystraszyłem, mimo że implementowałem przed momentem ten dźwięk, że w takim niespodziewanym momencie się to wydarzyło. Także no, można się wystraszyć czasami, nawet swoich dźwięków. Prawda. Tak. Ja właśnie miałem tak nawet, że nie, że gdzieś tam zapomniałem o swoim dźwięku i mnie wystraszył, ale były na przykład takie levele, że nie wiem, ja wchodziłem wcześniej i robiłem na przykład ambienty świata A, no i gdzieś potem przeskakiwałem na przykład do innego levelu, a nie wiem, Adam czy Filip wskakiwali i dorabiali tam właśnie na przykład implementację, żeby się dobrze potwory odtwarzały, albo jakiś ambient świata B, albo jakieś eventy. Czasem też Arek, były takie momenty na levelach, że Arek wsadzał po prostu taką muzę, która grała tylko przez chwilkę w momencie zagrożenia. I właśnie potem wracanie do takich leveli, gdzie po prostu znałem to na pamięć, wiedziałem wszystko, gdzie co wyskakuje i kto tam jest i co się dzieje, i nagle po prostu cały ten sound design jakby zaczynał grać ze sobą i no wtedy się naprawdę robiło strasznie. Wszystko nabiera rumieńców, no nie? Szczególnie pod koniec.
No, jak już wszystko nabiera takiej klamry, no nie, że jest i sound design, i muzyka, i to jest w miarę już takie finalne, że już niewiele tam trzeba zrobić, to też po pewnym czasie, jak człowiek do tego wraca, to słychać to trochę inaczej, trochę się zapomina, co się zrobiło, i nagle się okazuje, że no, że jest fajnie, albo że wymaga jakichś poprawek, ale generalnie tutaj raczej wszystko było. Właśnie, no fajnie było tego posłuchać. My żeśmy mieli pod koniec fajne momenty, kiedy ogrywaliśmy po raz pierwszy od początku do końca zgodnie z flow całą grę i to chyba, nie wiem, pięciokrotnie? Nie pamiętam już nawet, no nie? Ale bardzo fajne było przechodzenie, bo nagle się okazało, że to wszystko faktycznie ma ręce i nogi, bo wbrew pozorom to nie jest takie proste. Zachowanie takiej płynności między, wiesz, że masz gameplay, masz cutscenę, potem masz znowu gameplay, potem masz inny poziom, cutscenę, coś tam. W naszej grze jest 1,5 godziny cutscen ponad, czyli jest tam jakby schowany film cały, no nie, i przejścia między tym a gameplayem, to nie było takie łatwe do zrobienia i też dopiero na końcu mogliśmy poczuć, że to, co zrobiliśmy, było fajne, no nie. Mogło nie być fajne, ale akurat w tym przypadku okazało się naprawdę spoko. No, także też wiele rzeczy się okazuje pod koniec. Też fajnie to produkcyjnie wyszło, nie? Że no, nie biegaliśmy pod koniec produkcji, nie było takiego ognia. Mogliśmy rzeczywiście, no trochę nabraliśmy dystansu, ograliśmy jeszcze grę przed samym releasem, osłuchaliśmy to wszystko, no i upewniliśmy się w pewnych miejscach, że no rzeczywiście to jest tutaj super, nie? Chociaż byliśmy mega zmęczeni tym miejscem jakiś czas temu. No, może czasami zdarzyło się coś, co może poszło jeszcze do wymiany, ale generalnie no, upewnialiśmy się w tym, że no, rzeczywiście wyszło, fajnie się to wszystko zgrało ze sobą. Tak, a i to ważny tip w sumie z tego płynie, nauka, bo strasznie chcieliśmy crunchu uniknąć, jak każdy game developer, ale no, dział dźwiękowy jest zależny od tylu innych działów, że czasami się po prostu nie da. I no, spryciarze zaczęliśmy pracować po prostu po 10 godzin wcześniej w developmencie. Nie ostatnie 2 miesiące po 16, tylko długo, długo, długo po prostu rzetelnie pracowaliśmy, troszkę dłużej niż musieliśmy. I to się świetnie skończyło, bo właśnie nie było sprintów, nie było takiego straszliwego wycisku na koniec, jaki mógłby być. Tak. Super, że deweloper wam umożliwił też coś takiego, żeby wejść w miarę wcześniej w produkcję i iterować razem z resztą zespołu. To było bardzo No, spoko. to jest fajny tip. No i fajna w ogóle byłaby to praktyka, żeby no jednak próbować utrzymać taki porządek rzeczy, że no zabrać się trochę. My się zabraliśmy, pamiętam, wcześniej po prostu za to, żeby uniknąć tego. Widzieliśmy, ile tej pracy będzie i po prostu już trochę wcześniej w to wyszliśmy świadomie, ale dało to naprawdę nabraliśmy dystansu pod koniec tej produkcji już, mieliśmy to naprawdę spięte i no myślę, że wszyscy byliśmy zadowoleni z tego, że udało się to skończyć na czas po prostu. Super, dziękuję Wam bardzo za Wasz czas i za właściwie wywiad rzekę, bo wyszło tego ponad godzinę materiału. Także na pewno gracze i słuchacze czegoś się ciekawego dowiedzą. Czego Wam życzyć w już dawno rozpoczętym 2021 roku? Końca korony? Wyjścia na piwo? No, takiego studia z systemem 7.1 Atmos na przykład, no. To każdy każdemu sobie może tak życzyć. W każdym z naszych domów. Tak, Dokładnie. dokładnie. O, właśnie. Żeby móc obejrzeć Władcę Pierścieni zremasterowanego z systemem Atmos, prawda? Dokładnie. No, nie, myślę, że słuchaj, myślę, że takiego porządku rzeczy właśnie, nie? Że to wszystko jest tak ułożone, że my jesteśmy w stanie skończyć troszkę wcześniej i potem szlifować. Mi się wydaje, że bardzo często właśnie najbardziej brakuje tych szlifów pod koniec. To się często w studiach zdarza. My tutaj mieliśmy dość komfortową sytuację, bo też zespół już mimo tej pandemii, znaczy wiadomo, premiera była przesunięta, no nie? I troszkę też dzięki temu, że była taka możliwość, żeby było to przesunięcie. No to udało się też pewne szlify zrobić, które pewnie było, nie było wcześniej i dobrze by było, jakby każdy projekt tak wyglądał, żeby było trochę tego takiego oddechu pod koniec, żeby złapać dystans no i ewentualne poprawki wprowadzić na spokojnie, nie?
No to tego życzę wam i całej branży w takim wypadku. Dokładnie. Dzięki, dzięki. Dzięki za zaproszenie w ogóle, bardzo, bardzo nam miło. Cóż, mam nadzieję do zobaczenia w trochę innych warunkach, oby wkrótce, nie wiem, może na Digital Dragons, jeżeli się wybierzecie, jeżeli się odbędzie. Jeżeli się odbędzie. Tak, także jeszcze raz dzięki wielkie panowie i do usłyszenia, do zobaczenia. Dzięki. Do zobaczenia, hej hej. Pa, pa. This is it. I'll put it down for good. Not if it puts you down first. What did you say?